Proces rozpisywania to niezwykle skuteczne narzędzie do uwalniania emocji z ciała. Działa on jednocześnie na poziomach świadomego umysłu, jak i podświadomości. Im dłużej rozpisujesz swój stan, w którym w danej chwili się znajdujesz, tym głębszej transformacji doświadczasz. Metoda jest bardzo prosta, ale wymaga od Ciebie dyscypliny czasowej. Ważne jest, abyś wykonywał cały proces przez nie mniej niż 45 minut. Wtedy bowiem następuje uwolnienie blokad źródłowych z poziomu podświadomości. Rozpisywanie emocji polega na wyrzuceniu z siebie tego wszystkiego, co czujesz w danej chwili. Czy to złość, lęk, smutek, żal, każde z nich potrzebuje Twojej uwagi. Włączając proces rozpisywania, pozwalasz zaistnieć tym emocjom, jednocześnie uwalniając się od nich. Na kartkach papieru wypisujesz dokładnie to, co czujesz. Opisujesz sytuację lub osoby, które wywołały w Tobie właśnie ten stan. Starasz się być cały czas w danej emocji. Czuć ją i niejako wchodzić w nią coraz bardziej, aby wszystkie sytuacje, w których się pojawiła, czy to obecnie, czy wcześniej, zostały przelane na papier. Zaczniesz rozpisywanie od obecnego zdarzenia, które wywołało daną emocję. Ale najpierw umysł, a potem podświadomość pokierują Ciebie do kolejnych sytuacji, kiedy czułeś się dokładnie tak samo. Opisuj wszystko, co przychodzi. Uwalniaj to, co przez lata nagromadziło się w Twoim ciele. Pamiętaj, aby w danej chwili nie tłumaczyć siebie ani nikogo. Nie uciekaj od emocji, którą czujesz. W momencie rozpisywania to ona jest najważniejsza, a nie próby wyjaśniania tego, co się wydarzyło. Proces będzie zakończony w momencie, kiedy poczujesz ulgę, a nawet fizyczne zmęczenie. Pamiętaj, że rozpisywanie powinno trwać nie mniej niż 45 minut.